Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Pod jednym z ostatnich filmów, konkretnie konkretniej pod tym, w którym opowiedziałem wam, na czym polega rozdział linii czasowej naszego świata, od tej falloutowej, oraz kiedy dokładnie to nastąpiło, pojawiło się kilka komentarzy. Ich autorzy uważali, że klimat lat 50. bądź też 60. XX wieku w serii fallout pojawił się wraz z trójwymiarowymi odsłonami, że jest wymysłem wefezdy. Naprawdę rzadko odpowiadam ludziom, z którymi się nie zgadzam, pozwalając trwać im w swoim przekonaniu, bo przecież krzywdy mi nie robią. Lecz tym razem uważam, że to dosyć istotna kwestia i należy zburzyć kilku osobom wizję świata, bo wiem, że jest ich o wiele, wiele więcej. Pozwólcie, że przytoczę jeden taki komentarz. Średnio podoba mi się ta rozbieżność historyczna. W i po 3. W oryginalnych Falloutach wyraźne były nawiązania i technologia prosto z lat 80., które niestety poszły w zapomnienie w najnowszych odsłonach. Można by powiedzieć, że ten klimat lat 50. jest wepchnięty na siłę, biorąc pod uwagę różnicę między drugą, a trzecią odsłoną. To będzie moja najdłuższa odpowiedź na komentarz w historii. Ale wybaczcie, po prostu muszę. I ty, jego autorze, proszę, nie bierz tego do siebie, tylko potraktuj to raczej jako pretekst do polemiki. Jej przygotowanie trwało aż tydzień, ale cóż, no miałem chore gardełko i tak średnio mogłem mówić. Pewnie jeszcze jestem zachrypnięty i to słychać, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Dobra, już nie przedłużam. Przejdźmy do odpowiedzi na ten komentarz. Owszem, zgodzę się, że w jedynce i w dwójce były odniesienia do lat 80., zresztą o nich wspomniałem w tamtym materiale, lecz to one są tutaj dodatkiem do lat 50., a nie odwrotnie, jak stwierdził kolega. Taka stylistyka forsowana była od początku. Być może jedną z rzeczy, które sprawiają, że ludzie postrzegają to tak, a nie inaczej, jest dosyć mało zaawansowana grafika jedynki i dwójki. No nie oszukujmy się. Dwójkę i trójkę dzieli jednak prawie dekada branży gier wideo, no i perspektywa z pierwszej osoby pokazuje świat bardziej szczegółowo niż rzut izometryczny. Dopiero grafika 3D pozwoliła już tak porządnie zwizualizować wygląd tego świata, ustalić pewien kanon. Przecież jedynka i dwójka witają nas retrofuturystyczną wizją lat 50. Przykładów jest mnóstwo, jestem w stanie podać ci co najmniej jeden. Pewne motywy, takie jak te niepokojące twarze na ścianach budynków, wraki pojazdów czy też komputery, sugerowały właśnie nawiązanie do tych czasów. No i muzyka z intra oraz sam wstęp złożony z czarno-białych zdjęć. Myślę, że to wystarczający dowód, lecz by ostatecznie rozwiązać tę kwestie, przytoczę kilka cytatów z Biblii Fallouta. Tak dla przypomnienia. Biblia Fallouta jest tworem, w którym Chris Avellone, jedna z osób pracujących nad dwoma pierwszymi odsłonami, dzieliła się swoimi przemyśleniami oraz odpowiadała na nurtujące fanów serii pytania. Taka szybka piątka tylko kilkanaście lat wcześniej. I prowadzący był zabawny. Obecnie nie stanowi elementu kanonu, lecz mimo to jest dobrym źródłem informacji, ponieważ pokazuje w jaki sposób o wykreowanym przez siebie świecie myśleli twórcy oraz w jakim kierunku zamierzali go dalej pchnąć, więc myślę, że nikt nie podważy zawartych w niej treści. Zarówno takie osoby jak ja akceptujące ten stan rzeczy oraz ci, którzy mimo wszystko usilnie uznają ją za kanon, nawet jeśli sam jej autor we wpisie na Twitterze przyznał, że jest ona jedynie zbiorem luźnych przemyśleń. Mniejsza z tym, oto wypowiedzi Chrisa Avalon, które ostatecznie rozwieją wasze wątpliwości. Pierwszą poprzedzi pytanie od fana. Uważam, że wasza strona jest świetna i naprawdę podobało mi się granie w Fallouty. Powodem, dla którego wysłałem maila, jest chęć dowiedzenia się, kiedy wybuchła wojna i dlaczego samochody oraz budynki wyglądają tak dziwnie. Rozumiem, że Wielka Wojna wydarzyła się w przyszłości, ale jeśli tak, to dlaczego ludzie ubrani są w rzeczy z lat 50. oraz zachowują się jak w latach 50.? Co na to odpowiedział Chris? Hej Rob! Podstawowym motywem gier Fallout jest to, że świat z 2077 roku był w stylu retro z lat 50., Coś na kształt tego, jak ludzie w latach 50. wyobrażali sobie przyszłość oraz świat po nuklearnym Holokauście. Motyw ten przekłada się na wygląd oraz funkcjonowanie świata w stylu torga, jeśli kiedykolwiek w niego grałeś. Tak czy siak, dostajesz gigantyczne radioaktywne potwory, bezwartościową papkę nauki z laserami, rury od odkurzacza, duże drogie samochody z płetwami, architekturę w stylu Art Deco. Roboty z mózgami w kopułach na głowie, mnóstwo komputerów na szpule, całe poczucie atomowego horroru i to wyjaśnia artystyczny styl interfejsu. Jeśli mi nie ufacie, to na własną rękę znajdziecie to w części ósmej. Kolejna wypowiedź, tym razem bez pytania. Nie musicie znać jej kontekstu. Przekaz jest jasny. Światfolauta podobny jest do torg. Prawa fizyki i natury nie są takie same jak w naszym świecie. Prawa fizyki i natury nie są takie same jak w naszym świecie, ale są oparte o wrażliwość lat 50. i okres popularno-naukowych komiksów. Uniwersum Volata jest takie, jakie było wyobrażenie ludzi w latach 50. o przyszłości, ze sporą domieszką głowic nuklearnych. Efektem są niekończące się płacie pustyni, promieniowanie powoduje ogromne mutacje, blastery i mózgi w słoikach są na porządku dziennym, a ty możesz natknąć się na kilka gigantycznych mackowatych glutów z planami opanowania świata zobaczyć mnóstwo niezgrabnych robotów ze szklanymi kopułami na głowie oraz sporą ilość migających diod. A nauka ogólnie nie jest tylko atomowa i optymistyczna, ale również jest o wiele łatwiejsza. Pozwala ludziom tworzyć ultradźwiękowe pistolety, działa śmierci i lasery, zwykle w krótkim czasie albo z miejsca, w szczególności jeśli dochodzi do inwazji z kosmosu. Większość dzisiejszych koncepcji zajmujących się sztuczną inteligencją, nanotechnologią itd. nie jest częścią świata Fallouta, ponieważ ludzie w latach 50. nie zdawali sobie sprawy z ich istnienia. Może z wyjątkiem terminu sztucznej inteligencji, który to został oficjalnie użyty na letniej konferencji w Dartmouth w 1956 roku, o ile dobrze kojarzę fakty. Jeśli ktoś tego nie wie, świat Fallouta to zdewastowana ziemia. Serio. I świat wybuchł w 2077, a nie 1950 roku. Akurat te zdania pojawiły się w części 9 Biblii Fallouta. Kolejne pytanie. Domyślam się, że to pytanie retoryczne, ale czy podczas tworzenia Fallouta bezpośrednią inspiracją były dla was takie zajebiste filmy edukacyjne z lat 50.? Takie jak Duck and Cover, Survival under Atomic Attack, Atomic Alert i oczywiście About Fallout. A oto odpowiedź Chrisa. Według mojego rozumienia, klimat gry był w dużym stopniu inspirowany tymi edukacyjnymi filmami. Cóż, drodzy widzowie, chyba nie da się ukryć, że te twory były inspiracją dla intra każdej z dwóch pierwszych odsłon serii. Dobra, gdybym chciał, podałbym jeszcze więcej przykładów, ale myślę, że to wystarczy. Seria Fallout od samego początku była przesiąknięta klimatem lat 50. Tylko nie wszyscy byli na tyle bystrzy, by to dostrzec. Bethesda i wykreowany przez nią świat nie ma nic do tego tematu. Jedyne, co się zmieniło, to być może większa inspiracja stylistyką lat 60. niż 50. Tyle, ale jak już wspomniałem na początku, jest to raczej kwestia grafiki. No i przy okazji, moja teza o tym, że historia tego uniwersum oddzieliła się od naszej w latach 50. została chyba w niewielkim stopniu potwierdzona, ponieważ to właśnie mentalnie w tym okresie zatrzymał się świat tego uniwersum. Dosyć długa tyrada na taki błahy temat, ale w dwóch zdaniach bym tego nie zmieścił. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!